Siemanko, tutaj jest nasz żub. Dzisiaj jedziemy w Bayerischer Wald, czyli bawarski las. Dzisiaj będzie w sumie taki wyjątkowy odcinek, bo normalnie zawsze samochodem dojeżdżaliśmy. No a dzisiaj będzie pociąg. Między innymi jedziemy, a z drugiej strony pokażę, coś takim Waldbandem. On tutaj śmiga po Bayerischer Waldach. No i w sumie dzisiaj będzie taki odcinek dla, powiedzmy, kolejowo pierdolniętych. Więc zapraszam do dalszego oglądania. Jak już widzicie, już jestem w pociągu. Dzisiaj śmigam na granicę niemiecko-czeską. Poruszam się leśnymi kolejami, czyli z niemieckiego to będzie Waldbanem. Bilecik tutaj na ten cały Waldban jest Tagesticket, czyli jednodniowy ticket. Kosztuje on 80 euro. Tak. I tutaj macie, gdzie on jeździ. Nie wiem jak z ostrością, ale tak. Plating, Bayerische Eisenstein, Fischl, Bodenmeister. Sobie najlepiej na mapce zobaczy, gdzie jeździ. Bilet się też dostaje, jest on imienny. Nie, to też jest taka fajna opcja właśnie na jakieś krótkie weekendy, przynajmniej z tych moich okolic, bo praktycznie ile? Samochodem jest 60 km. Bilety też nie są drogie, można jakiś sobie zrobić weekendowy wypad. Widzicie, dzisiaj tak za dużo osób nie ma. Dzisiaj za dużo w górki osób nie śmiga, bo no też pogoda nie jest jakaś taka super, widzicie, jest pochmurno. No ale jak raz jechaliśmy tutaj w sezonie, w sumie w lato, czy tam lato, jesień, jakoś tak mniej więcej, no to już tych osób troszkę więcej było. Bo na takie właśnie rodzinne wypady to idealne górki. Zwłaszcza, że są po prostu blisko, nie? No. A też, żeby w domu nie siedzieć, to też stwierdziłem, że sobie się jeszcze wybiorę tutaj w te górki i pochodzę sobie trochę. Zobaczę, jakie warunki będą. Może śnieg będzie w końcu. No, ja już jestem w muzeum. Jak widzicie, różne są tutaj plansze. Coś taki fajne górki zrobili. Jest na przykład też Groza Arber. Do samego muzeum nie wchodzę, bo za bardzo czasu nie mam. Będę śmigał dalej, bo jednak chcę w górki dzisiaj wejść. Sobie. No jeszcze tak z ciekawostek. O, to jest taka mega plansza. Z guzikami, że można na przykład sobie... O, podświetlić Groza Arbera. Nie wiem, czy to będzie widać. No nie będzie, ale musicie mi wiedzieć, że tam jest taka mała lampka i się świeci. No to sobie mogę zobaczyć dzisiejszy mój cel, gdzie będę dochodził. No i tyle. No też udało mi się wygooglać, bo myślałem, że już nie uda mi się, że mi się już nie uda wejść do muzeum. Co nawet tylko nie pytałem, tylko właśnie wygooglałem, że w sumie ten dworzec od samego początku powstał jako taki współdzielony pomiędzy wtedy właśnie Cesarstwo Austriackie, a w sumie tutaj Bawarię, więc zawsze taki był tutaj ten dworzec. No ja śmigam dalej. Zobaczymy, czy pociągiem, czy z buta, bo tam w sumie muszę tylko dojść do centrum Żelaznej Rudy. A to nie jest daleko, no. Witajcie. A dzisiaj raczej będę czas spędzał po czeskiej stronie. Może nawet stopa chwycę. Bo w sumie do Żelaznej Rudy koniecznie do centrum nie jadę, jadę jeszcze trochę dalej. Też jest taka fajna miejscówka. Ale to potem pokażę, jak dojadę dopiero. Normalnie jak widzę właśnie takie oznaczenia szlaków kolorowe jak u nas, to się człowiek prawie czuje jak w domu. Mam na kwarty w Niemczech, takich oznaczeń, tak jak u nas w górach, to nie stosują. No jeszcze udało mi się dorwać wodogaskawko na stacji benzyna. Ona chyba została przejęta przez Orlen, bo nawet tam czasami są właśnie polskie sosy. Więc w sumie też można się trochę tak przyjaźniej poczuć, no bo jednak na Bawarii takich hotdogów nie ma. Są te Leberkäse, te bułki, te jakieś pierąstwa, no a tutaj taki hot dogik fajny. Sobie zrobiłem małą przerwę na jedzenie,
bo szkoda by było jednak nie zahaczyć o to. No, teraz jestem w małej miejscowości Spicak, koło tamtej żelaznej rudy. Udało mi się tutaj dojechać autostopem, wziął mnie taki jeden Czech. Przejechałem tylko 3 km, no bo to praktycznie kawałek był. Jakieś 5-6, no tam te 2 km doszedłem. No ale gościu fajny, sobie pogadaliśmy, no że warunki narciarskie są kiepskie. Bo tutaj jeszcze jest właśnie, można sobie gdzieś tutaj na nartach pojeździć, no tego teraz nie widzimy. No sobie tutaj przyjechałem, bo tutaj znajduje się trzeci najdłuższy tunel w Czechach. On ma chyba tam jakoś 1,5 km długości. O, za chwilę tam będzie. On był wybudowany w tam latach 70. XIX wieku. I w tamtej chwili to był najdłuższy tunel w całych Austro-Węgrach. No, no teraz już w Czechach to jest już trzeci, bo już niektóre go zepchnęły trochę niżej. Chodzi o długość. Bardzo chciałem się przejechać. W sumie szkoda, że w tym Bayerische Eisenstein, czyli żelaznej rudzie, nie zobaczyłem sobie na rozkład, bo był pociąg o 10.30. No następny jest 12.30, no ale nie wiem, czy będzie mi się chciało aż tyle czekać na pociąg. Chociaż naprawdę bym się przejechał. O, teraz koniec. Halt. Czy tam po chyba czesku pozor, uwaga. Nie wiem, jaki jest stop po czesku, no ale nieważne. No i właśnie tam jest ten tunel. I tutaj mniej więcej jest ta górka. Ona ma tam jakoś 1200 metrów i przekopali tutaj tunel, żeby móc się przedostać dalej do Pilzna i konkretnie, żeby połączyć się ze Słowacją. No. Popularność ten tunel też nie miał zbyt duży ta trasa. Bo koniec końców tu było dużo zakrętów, jakieś podjazdy i tak naprawdę to był średni pomysł, żeby tutaj jakiś tam transport kolejowy przepuszczać. No ale to jest taka właśnie kolejna ciekawostka dla kolejowo zwariowanych. Chciałbym tutaj w sumie pozdrowić Kamila i Kruczka. Oni bardzo lubią takie ciekawostki. No ale zobaczę, no, która jest godzina. Jest 11, no mam niby 1,5 godziny, żeby sobie poczekać na ten pociąg i przejechać. No bo ja już tu raz byłem na tym Spicaku i chciałem się przejechać. No ale wtedy to już w ogóle był transport zastępczy. No nie wiem, zobaczę, no w sumie mam godzinę 20. W sumie mógłbym się przejechać, mógłbym na tamtą stację i w sumie wejść na szczyt, który też się nazywa Spicak i sobie tutaj wrócić, no. W sumie jest to plan. No zobaczymy jeszcze. Może się tutaj pobujam troszeczkę. Pójdę na jakąś kofolę czy coś. O. Czy na jakieś czeskie piwko. Właśnie macie tak poglądowo, jak przebiega ten tunel przez tą górkę, przez Spicaka. A tutaj stoki narciarskie, rozpiska. Znaczy jak widzicie, no tak naprawdę, o, połowa pozamykana, a połowa otwarta. Więc w sumie szału nie ma i tak tutaj wygląda w okolicach. Tutaj szwendam, no i znalazłem jakąś taką butlę, która w sumie nie mam pojęcia do czego służy albo służyła. Wskaźniki, dużo zaworów jest, rura idzie, o, tutaj w dół, tutaj pod praktycznie same tory. Tutaj właśnie jest ten tunel, nie mam pojęcia, bo są zawory, sama butla. To urządzenie było robione w
Czechosłowacji w 72. Armaturka Minerva. Coś takiego. Nie wiem, jeżeli macie jakiś pomysł, co to może być, to zapodajcie w komentarzach. Tylko takie to znalazłem. Zobaczcie, jakieś zawory, wskaźnik. Z kolem do niczego to nie jest podłączone, tak mi się przynajmniej wydaje. No i tutaj jest to ciekawe. Coś może w rodzaju jakiegoś regulatora. Takie blaszki, o. Nie mam pojęcia. Jak wiecie, to zapodajcie. No jeszcze jest to taka bardzo fajna budka klimatyczna. Kiedyś może tutaj to sprzedawali jakiś Samsung. Ciekawe, co to było. Jakiś przycisk jeszcze tutaj jest. Trzy krzesła. Nie, fajnie wyglądało. A ja w końcu się zdecydowałem, że czekam na pociąg. Jeszcze ma pół godzinki, a potem gdzie w góry wejdę, to zobaczymy jeszcze. To zależy, gdzie mnie poniesie. Czy sobie zrobię dłuższą trasę, czy krótszą. No bo też 12:30 to nie jest jakiś super pora, żeby gdzieś tam wychodzić. No ale coś się ogarnie. Ja w końcu, po tylu godzinach, chodzę do pociągu czeskiego. Taki niebieski. Jeszcze jakichś tak napisów szczególnych tutaj nie ma. No ludzi trochę jest. Ja śmigam góra, tam dwa przystanki, to chwila jest, 10 minut dosłownie. Muszę poczekać, żeby się nie wbijać na hama. Tomasy. Tak jest w środku. Zatrzymuje na tych tutaj stacjach obok. Patrzyłem na stronce czeskiej, czeskie drachy. To się zatrzymywało, no mam nadzieję, że za chwilę zatrzymie. Będę musiał w sumie za niedługo też wysiadać, za parę minut. No. No ja w końcu, już po czekaniu, zaczynam iść w góry. I jestem w jakichś hamrach. Hamry, Hojsowa Straż. Pojechałem dwa przystanki, na szczęście zatrzymywał się tam, gdzie chciałem. Nie musiałem płacić za bilet, bo akurat konduktor doszedł idealnie w momencie, kiedy się pociąg zatrzymywał i już nie pytał mnie się, czy chcę kupić bilet, czy nie. No. Czy pytał, no. I tak bym musiał kupić. Czyli tak, to nie chodzi nawet o tamte o cenę, bo to by było, nie wiem, euro, dwa góra, tylko właśnie chodzi o to, żeby mi w tym pociągu przyjął euro, no bo żadnych czeskich korun nie mam. No ja zaczynam wychodzić na szlak, będę się kierował znów na granicę czesko-niemiecką, tylko już na to takie pasmo, gdzie już trochę wyżej jest i są górki.